witam Cię w kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem Dominika i dzisiaj przygotowałam dla Ciebie kolejny film z serii 3 sposoby na. I tym razem będą to 3 przepisy na słodkie omlety. Ja najbardziej lubię jeść te omlety na śniadanie. Są pełnowartościowe, bogate w białko i są naprawdę pyszne. Ale oczywiście możesz sobie zjeść je na dowolny posiłek i możesz zabrać je też ze sobą na wynos. A jeśli rano nie masz za bardzo czasu na przygotowanie omletów, to możesz sobie taką masę na omlet przygotować wieczorem, włożyć do lodówki i rano tylko wylać ją na patelnię i usmażyć. Ja tak robiłam na studiach i naprawdę super mi się to sprawdzało, tak więc mogę Ci polecić ten sposób. Ok, a teraz przechodzimy już do przepisów i jako pierwszy będzie przepis na omlet a la sernik. On bazuje na twarogu, tak więc jest bogaty w białko. Ja najbardziej lubię jeść go z truskawkami, ale jeśli nie masz truskawek, to możesz wykorzystać inne, dowolne owoce. Do przygotowania tego omletu wykorzystam jedno jajko, do tego twaróg półtłusty, mleko lub napój roślinny, mąkę, ja mam tutaj orkiszową jasną, ale może być też na przykład pszenna. Do tego odżywka białkowa, ja mam o smaku lodów waniliowych. Na górę krem proteinowy o smaku białej czekolady z Lidla. Truskawki lub inne owoce i do posypania płatki migdałów. A jeśli nie macie odżywki białkowej, to w opisie filmu podam też, jak go przygotować właśnie bez odżywki. Do kielicha blendera wbijam jedno jajko. Do tego dodaję 50 ml mleka, 30 g mąki, 60 g twarogu półtłustego i 20 g odżywki białkowej. I teraz całość blenduję na gładką masę. Na patelnię dodałam olej i przetarłam go ręcznikiem papierowym, tak żeby równomiernie pokrył patelnię, ale też żeby nie było go zbyt dużo. I teraz wlewam wcześniej przygotowaną masę. Tutaj czekam, aż usmaży mi się omlet i w międzyczasie pokroję truskawki. I tutaj omlet jest już fajnie przypieczony spod spodu, więc mogę obrócić go na drugą stronę. Dobra, wygląda na to, że omlet jest gotowy, więc mogę teraz przełożyć go na talerz i dodać pozostałe dodatki. I tak wygląda sam omlet po usmażeniu. I teraz na górę dodaję krem z białej czekolady, na to truskawki i całość posypuję płatkami migdałów. I tak się prezentuje mój pierwszy omlet, czyli omlet a la sernik z truskawkami. Drugi przepis to taki mój faworyt, robię go właściwie już od szkoły średniej i jest to omlet a la szarlotka, czyli omlet z jabłkami i z cynamonem. Na górę dodaję sobie jeszcze masło orzechowe i owoce, jest naprawdę przepyszny, więc koniecznie musisz go spróbować. Do przygotowania tego przepisu wykorzystam jedno jajko, do tego jedno jabłko, najlepiej takie kwaśne i twarde, mąka, ja mam tutaj mąkę orkiszową jasną, ale może być też na przykład pszenna lub owsiana, mleko krowie lub napój roślinny, odżywka białkowa, cynamon i na górę będzie masło orzechowe i kiwi. I tak jak w przypadku poprzedniego omletu, jeśli nie macie odżywki białkowej, to w opisie filmu podam Wam, jak go przygotować właśnie bez odżywki. I tutaj rozpocznę od przygotowania ciasta. Do miski wbijam jedno jajko, do tego 30 g mąki, 20 g odżywki białkowej, 50 ml mleka, trochę cynamonu i teraz całe to dokładnie mieszam i odstawiam na kilka minut. Ciasto gotowe, powinno być taką lekko gęstą konsystencję i teraz je tutaj odstawiam, a ja biorę się za obieranie i krojenie jabłka. Jabłko najlepiej pokroić właśnie w taką mniejszą kostkę. I teraz wsypujemy je do miski i całość mieszamy. Dobra, ciasto na omlet szarlotka ostatecznie wygląda tak. I teraz na patelni rozgrzewam olej. Przetarłam go dodatkowo ręcznikiem papierowym i na rozgrzaną patelnię wylewam ciasto. A w międzyczasie, jak tutaj smaży mi się omlet, to ja obiorę i pokroję kiwi. Dobra, omlet z jednej strony jest już fajnie przypieczony i teraz musimy go obrócić i w tym celu przesuwamy go na talerz i obracamy na patelnię. Dobra, omlet jest już gotowy, więc teraz przekładam go na talerz. I teraz wierzch omleta smaruję masłem orzechowym.
A jeśli chodzi o masło orzechowe, to ja lubię to Go On Sante. Ono jest z Lidla i ono ma 100% orzeszków i ma właśnie taką fajną konsystencję. I jest bez dodatku cukru, bez dodatku soli i bez dodatku oleju palmowego. A jeśli robicie zakupy w Biedronce, to tam jest bardzo fajne masło z firmy Go Wege. Ono też ma 100% orzeszków ziemnych, bez żadnych zbędnych dodatków i też ma taką bardzo fajną, lejącą konsystencję. Na to nakładam pokrojone kiwi i dodatkowo posypuję całość borówkami. I tak się prezentuje gotowy omlet szarlotka z masłem orzechowym, z kiwi i z borówkami. Jeśli mam być szczera, to jest jeden z moich ulubionych omletów i musicie go spróbować, bo jest naprawdę przepyszny. I ostatni przepis, który na dzisiaj przygotowałam, to omlet mleczna kanapka, czyli czekoladowy omlet z białym środkiem i z owocami. Do przygotowania tego omletu wykorzystam ponownie jedno jajko, do tego mąkę orkiszową, napój owsiany lub mleko krowie, ksylitol, kakao i jako dodatki skyr waniliowy, borówki, banana i masło orzechowe. I tutaj rozpocznę od oddzielenia białka od żółtka. Do białka dodaję szczyptę soli i ubiję je teraz na taką gęstą pianę. Do żółtka dodaję 60 ml mleka, do tego 45 g mąki orkiszowej, łyżeczkę kakao, 10 g ksylitolu i teraz całość dokładnie mieszam. I teraz do tej masy dodaję wcześniej przygotowaną pianę z białek i ponownie delikatnie to mieszam. I taką to ma ostatecznie konsystencję. Teraz wylewam to ciasto na rozgrzaną patelnię i smażę z dwóch stron. Dobra, tutaj omlet mi się smaży, a ja w międzyczasie przygotuję dodatki, czyli pokroję w plastry połowę tego banana i umyję borówki. Dobra, tutaj wszystkie dodatki mam już przygotowane. Omlet też już jest gotowy, więc teraz przekładam go na talerz. I tak przygotowanego omleta smaruję skyrem waniliowym. Wykorzystałam do tego połowę opakowania, czyli 75 g. Teraz na to nakładam pokrojonego w plastry banana i przykrywam go w połowie. I tak to na razie wygląda. Teraz poleję to delikatnie masłem orzechowym i posypię borówkami. I tak się prezentuje efekt końcowy, czyli omlet czekoladowy a la mleczna kanapka z bananem i z borówkami. Okej, w dzisiejszym filmie to by było na tyle. Dziękuję Ci za oglądanie. Jeśli spodobały Ci się moje dzisiejsze przepisy, to zachęcam do zostawienia łapki w górę, komentarza i do zasubskrybowania mojego kanału. Zapraszam Cię też na mojego Instagrama i na moją stronę dietetykpowszechny.pl. A my widzimy się już za tydzień w kolejnym filmie. Cześć!